widzowie, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Już troszkę lepiej się czuję, aczkolwiek dalej mam lekko zapchany nos. Ale spokojnie, mam nadzieję, że już do 2-3 dni będzie wszystko idealnie, bo z każdym dniem czuję się naprawdę coraz lepiej. Ale mnie plecy teraz zabolały, tak jak się tak rozciągnąłem. Czasem to tak lubię się rozciągnąć, żeby, prawda, się naprężyć jak trzeba. Słuchajcie, no jesteśmy na Kidowicach, znaczy, Boże, na Palionowie, jak mi się to myli. Ale o Kidowicach pomyślałem, bo zobaczyłem ten baner. I jak już jesteśmy przy tym banerze, to serdecznie was zapraszam na kidowice.pl, ponieważ to jest serwer mój i Dave'a, na którym możecie sobie pograć, więc serdecznie was tam zapraszam. Wiele razy prosiliście o to, żeby był serwer dla widzów. Jest! W końcu jest serwer dla widzów i możecie tam grać, więc zapraszam was bardzo serdecznie. Bawcie się dobrze, że tak powiem, spędzacie tam czas i życzę wam udanej rozgrywki na super trybach takich jak Box PvP, One Block albo Kidowice SMP, a za niedługo kolejny tryb. Nie będę jeszcze mówić jaki, ale bo ja za bardzo nie wiem, co to jest za tryb, w sensie jakby, ja wiecie widzowie, ja nie jestem tam, znaczy ja jestem w administracji, ale jakby nie jestem technikiem, nie znam się na tych trybach tak dobrze, ja je w sumie poznaję razem z wami i chyba Skygen, tak się chyba nazywa ten nowy tryb, który ma się pojawić, więc jak są jacyś fani Skygena tutaj, no to chyba za niedługo ten tryb będzie do grania, ale ja nie wiem dokładnie kiedy, jak będę wiedział, dam wam zdać, więc czekajcie na info. No i tak samo wbijajcie na kanał Szczypson Plus, ponieważ tam są, prawda, jakby to powiedzieć, te codziennie odcinki. No i tam również wspominam o tym, więc jakbym tutaj zapomniał powiedzieć, to na pewno tam powiem. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku trzeba się zająć rzeczami ważnymi i bardzo ważnymi, jak to co odcinek zresztą, bo to jest w końcu bardzo ważne, żeby zajmować się ważnymi rzeczami na Palionowie. O, co to jest? Dobra, dlaczego tu jest tyle dymu? Dobra, czekajcie, maskę założę. Gdzie mam maskę? Ej, dobra, to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne, ty, jak gdzieś maskę posiałem. Zostawiłem gdzieś maskę i nie za bardzo pamiętam gdzie. Czekajcie, może ja mam koło wyra na górze? W jakiejś skrzynce może tam odłożyłem? O nie, nie jest dobrze. Dlaczego ja mam tyle dymu na chacie? Ja tego nie zauważyłem w ogóle wcześniej. Tu? Tu? No nie no, te szafki są wszystkie puste. Ja tutaj w sumie nigdy w życiu nic nie włożyłem. O! Bazooka? Nie wiem, co tu robi. Co jest? Niszczę sobie te. Dobra, no tak nie chciałem robić. Odłóżmy. Odłóżmy to tu, ale... Co tu robi bazooka? Ja nawet nie wiedziałem, że ja mam bazookę. Dobra, no nieważne. Ej, dobra, ale gdzie są ten? Gdzie jest moja maska? To jest pytanie. To jest pytanie bardzo ważne, bo ja tą maskę potrzebuję. Dobra, wiecie co, ja mam jeszcze jedną Ej! Tu tego nie było! Dobra, nie podoba mi się to, nie podoba mi się. Co jest grane? Ile tego dymu tu jest? Ej, dobra, to mi się nie podoba. Tu mam jeszcze łóżko, może tu? Tu? Nie, no proszę, no gdzieś musi być jakieś miejsce, w którym ja odłożyłem te wszystkie, tą maskę, znaczy. Tu? No nie, no, ej, dobra, proszę, gdzie jest maska? Gdzie jest maska? Dobra, wiecie co, ja mam jeszcze zapasową na górze w tym moim, jak to się nazywa? W laboratorium, więc skoczmy sobie na szybko po te maski, ale ja nie rozumiem, dlaczego takie rzeczy się tutaj dzieją. Dlaczego ja mam tutaj tak dużo dymu na chacie? Nie podoba mi się to widzowie, bardzo mi się to nie podoba. Dobra, ogarnijmy sobie te maski szybko, bo ja tutaj miałem zapas tych masek spory. Nawet w sensie jedną zapasową, ja jeszcze miałem tam trochę budulca, żeby to zrobić. Czemu ja w ogóle nie słyszę dźwięku z Minecrafta? Co jest gran? Ej, dobra, co jest? Dlaczego tu... Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się... Tu była maska zapasowa, nie nazwana w żaden sposób, to była tylko i wyłącznie moja, prawda, zapasowa maska. Dobra, jakiś... Dobra, ja nie słyszę dźwięków z Minecrafta, co jest grane? Aha, bo mam bloki wyłączone. Dobra, dlaczego ja nie mam żadnych rzeczy? Dlaczego ja nie mam żadnych rzeczy? Ej, ja nie mam w ogóle nic, dobra, ktoś mnie okradł z masek wszystkich, które miałem. Miałem, przysięgam, no przecież widzieliście to nawet, że ja odkładałem tam do skrzynki te rzeczy. Tu miałem cały crafting pokazany, można było stąd zabrać i zrobić maskę. Tu w ogóle była maska jedna taka pokazowa. Ja miałem co najmniej 3 maski na zapas, nie mam żadnej. Dlaczego? Dlaczego? Dobra, czekajcie, może ja nie pamiętam i gdzieś to przełożyłem. Tylko tu nie mam żadnych innych skrzynek za bardzo, to nie dało się tego nigdzie indziej przełożyć. Czekajcie, jeszcze raz. Tutaj nie ma, tu nie ma, tu też nie. Na statywach nic nie stoi, w żadnych tutaj ukrytych pomieszczeń nie mam. Dobra, ktoś okradł moje laboratorium, nie podoba mi się to, ponieważ miałem tutaj co najmniej 3 maski na zapas. Dobra, czekajcie, może wyciągnąłem je, może włożyłem tu gdzieś w jakąś skrzynkę. Może, nie wiem, no nie wykluczam tego, nie? Może zapomniałem się jakoś i przeniosłem to? No ale nie wygląda to, jakbym się zapomniał tutaj. No nie, no też nie. Nie no, dobra, to jest kradzież w biały dzień. Na pewno. Ja tutaj miałem na 100% maski. Dobra, czekajcie, zejdźmy na dół jeszcze raz. Dobra, poszukajmy tamtej mojej starej maski, ale to już mi się nie podoba, że nie dość, że zniknęła moja maska. W sensie, że jej... Nie no, tu jest jeszcze więcej tego dymu niż było.
Dobra, czekajcie, to jest niebezpieczne tutaj w ogóle przechadzać się w tym dymie, bo on mnie może zatruć. Dobra, tu pomiędzy nim. Dobra, czekajcie, sprawdźmy wszystkie te skrzynki. Może gdzieś akurat odłożyłem tą maskę. Tu nie, tu też nie. Tu nie widzę maski, tutaj też nie ma. Tu też nie. Tu też nie, kurczę. Ej, dobra, co jest grane? Dlaczego tu się pojawia tyle dymu? Nie, dobra, to mi się nie podoba, To... Co tu jest grane? Ej, dobra, to jest niebezpieczne. Ej, tu jest dym, prawie sobie w niego wlazłem. Dobra, nie, podoba mi się to. Co jest grane? Dlaczego tu się tyle dymu pojawia? Ej, dobra. Okej. Skrzynka się pojawiła. Tej skrzynki tu nie było. Dobra, czekajcie, żeby mnie ten dym tylko nie zaatakował. Wiecie, bo jeżeli otworzę tą skrzynkę i tu dymem buchnie. Czekajcie, staniemy tu. Dobra, ma... Zniszczona! Maska to sta... Nie, no żartujecie sobie, że mi zniszczył maskę. Dobra, to na pewno był catnap, nie? I co, ja teraz jak tą... No na pewno jak tą maską wejdę do tego dymu, to mnie zacznie bić, skoro jest zniszczona. Ej, dobra, nie podoba mi się to. Dlaczego takie rzeczy się dzieją? Ej, dobra, co ja mam zrobić teraz z tym? Co ja mam teraz z tym zrobić? Ej, dobra, tu jest tyle dymu. Dobra, wychodzimy stąd. Może uda mi się jakoś naprawić tą maskę. Czekajcie, zajdźmy do tego laboratorium. Ja tam nie mam nic, żebym mógł ją naprawić tak naprawdę. Dobra, no nie wiem, no dobrze, że tutaj jeszcze nie ma dymu, ale mój dom zaczyna się zamieniać w jeden wielki, w jedną wielką zadymiarę tak naprawdę i tam jest masa tego dymu, nie podoba mi się to bardzo. Dobra, szybko wejdźmy do tego mojego laboratorium i ogarnijmy szybko, czy ja byłbym w stanie w jakiś sposób ją naprawić. Czekajcie, czy jest coś takiego jak mikstura naprawy? No tak średnio mi się wydaje, że było coś takiego jak mikstura naprawy, chociaż jest mending. Właśnie, może mending. Ej, dobra. Może jak narzucę mending na tą maskę, to ona się naprawi. Czekajcie, to jest jakiś pomysł. Jeszcze raz zlatuję na dół, bo mending to ja jestem w stanie zdobyć tutaj u tych wieśniaków. Dobra, szybko, tu, pyk, dobra, przechodzimy tu. Zobaczmy, jaka to była oferta, bo ja już nie pamiętam, za co tutaj się mending dało zdobyć. Siema, wariaty! Mending, 18 emeraldów i jedna książka, na chillu to zdobędziemy, ja na pewno mam 18 emeraldów, no nie wierzę w to, że nie. O nie, tu się tego dymu coraz więcej robi. Nie, to jest bardzo niebezpieczne tutaj być. 18 emeraldów, proszę. Proszę, 18 emeraldów, ja naprawdę nie mam nic tutaj w tym moim domu. No musi być jakieś 18 emeraldów, no nie wierzę. Dobra, Ender chest, szybko, tu. Dobra, szybko. No nie, mam basę zielonego. Ale nie mam, dobra, czekajcie, weźmy zielone. Szybko przejdziemy się, może od kogoś kupię trochę emeraldów. Czekajcie, może ktoś jest tutaj, kto będzie miał i mnie poratuje jakimś emeraldem szybkim. Dobra, nie, szybko. Albo może ktoś będzie miał jakieś emeraldy po prostu, żeby dać. Może nie będzie trzeba kupować. No Dave, nie wiem, czy tutaj jest. Czekajcie, przejdźmy się tutaj. Ja wiem, że Palion ma dużo. Może mu ukradniemy trochę, czekajcie. Może to jest jakiś sposób. Czekajcie, bo ja muszę się rozejrzeć, czy ich tutaj nigdzie nie ma. Żeby nie było, że mnie zobaczą i przyłapią na kradzie. Co to jest? Ej, dobra, ja tego nie widziałem! O! Dobra, i tak tu chciałem wejść. Nie, dobra, tu wiem, że na pewno, że w tej skrzynce on ma bogactwa. Całe bogactwa tego serwera. Pyk, dobra. Dobra. Nie, no naprawdę 6 emeraldów, tylko ja jest, dobra. Dobra, bierzemy 2, bo 18 potrzebowaliśmy. Dobra. Tak? 18 potrzebowaliśmy? Chyba tak. Dobra, chyba git. Dobra, nie biorę więcej, najwyżej tu wrócę jeszcze, ale... Dobra, jest git, mamy to. Dobra, nikt mnie nie widział. Przepraszam, Palion, nie chciałem cię ukradać. To jest na potrzeby mojego, prawda, tutaj z dobrego samopoczucia i sprawdzenia testu. Oddam mu te 18 emeraldów, widzowie, obiecuję, tylko po prostu trzeba walczyć z czasem, bo mi tu zaraz cały dom się, że tak powiem, zagazuje. Nie, dobra, nie podoba mi. Tu znowu jest dym. Czekajcie, książka, jeszcze książkę potrzebuję. Czy ja mam książkę gdzieś jakoś? No muszę mieć jakąś książkę. Ja mam masę książek, które są do pisania, ale nie wiem, czy mam taką książkę. Dobra, wiecie co, mam pomysł. Tu jest biblioteczka jedna. Weźmy sobie... Nie, ja nie mam! Dobra, muszę ręką rozwalić, bo mam sliktacza na siekierze. Dobra, mamy książkę. Szybko. O nie, dobra, czemu tu się takie rzeczy robią? Tu. Dobra, szybko. I robimy tak. To, pyk. Bierzemy, mamy mending. Jesteśmy uratowani, może to się jakoś naprawi, bierzemy to. Dobra, git. I teraz szybko to trzeba narzucić na tą maskę. Jeżeli to nie pomoże, to ja nie wiem. To straciliśmy mending, straciliśmy emeraldy. A maska i tak się nie będzie naprawiać. Dobra, uwaga, maska, mending. Nie da się! Nie da się narzucić na maskę mendingu. Nie, dobra, jestem skończony. Mam zniszczoną maskę w tym momencie.
Na co mi jest zniszczona maska? Dobra, ja muszę jakoś naprawić, ale mendingiem jak widać to się nie uda. Dobra, wychodzę stąd. Wychodzę z tego domu, bo tutaj jestem już stracony, widzowie. Wychodzę, zamieszkam na razie na moim piętrze po prostu, może tutaj, póki jeszcze tutaj nie ma dymu. I nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie i jakiś sposób może na to, żeby naprawić tą maskę. Mending nie dał rady, możemy sobie tu odłożyć ten mending. O nie, no dobra, tu się też ten dym zaczyna, dobra. Nie no, widzowie, zaraz mnie ten dym dopadnie i się tak skończy wszystko. Zaczynam tracić kontrolę nad moim własnym domem. Jeszcze szkielet!